Hejo, dzisiaj Cię witam z moją łapą. To moja stara rękawica treningowa, którą kiedyś wykorzystywałem. Posłuży mi ona do dzisiejszego przykładu, ale zanim do tego przejdę, chcę jeszcze przytoczyć inny przykład. Mianowicie dziś będzie trochę o wyznaczaniu celów w życiu, czy to osobistym, czy to zawodowym, czy jakimkolwiek innym, w jakiejkolwiek innej sferze życia. I chcę zacząć od przykładu Michaela Jordana. Jeśli jesteś z młodszego pokolenia, to istnieje duże, myślę, prawdopodobieństwo, że nawet nie będziesz wiedział, o kim mówię. Wydaje mi się, że młodsze pokolenie już coraz mniej rozpoznaje tę postać. Jest on, chyba jeszcze żyje, w sumie nie sprawdziłem, a mogłem, jednym z najbardziej znanych i z najbardziej rozpoznawalnych koszykarzy na świecie. On przyszedł do historii tego sportu, ponieważ dość mocno podniósł poprzeczkę w tym sporcie. No i też miał ogromną ilość osiągnięć. No i wielu koszykarzy, co za tym idzie, próbowało mu dorównać, próbowało za nim w jakimś stopniu gonić, przegonić go, być lepszym od niego. Wiadomo, jak to w sporcie jest rywalizacja, więc takie rzeczy są naturalne. No i pamiętam, jak kiedyś słuchałem wywiadu, gdzie chyba nawet ten wywiad się nie odnosi, znaczy nie odbyło się z nim, ale była o nim mowa. No i, a nie, przepraszam, on mówił, już teraz lepiej kojarzę. Zapytano go właśnie, jak to jest, że on jest takim świetnym koszykarzem i tak wiele osób, próbując go dogonić, którzy też są świetnymi koszykarzami, nie mogą tego zrobić, nie mogą wejść na jego poziom, czy nawet na poziom podobny, lepszy od niego. No i on powiedział bardzo fajną rzecz, która, mam nadzieję, da ci do myślenia. Mianowicie on powiedział coś takiego, że on biegnie i podąża za białym króliczkiem. Jeśli oglądałeś Matrixa, to pewnie będziesz wiedział, o co chodzi. Natomiast on powiedział, że podąża za białym króliczkiem i ma ten swój cel, ma tą wizję siebie gdzieś tam dalej, większego, silniejszego, szybszego itd., itd. Natomiast inni zawodnicy próbują dogonić jego. I teraz jeśli on goni za tym swoim celem, a oni gonią za nim, no to siłą rzeczy on będzie dalej, bo on ma coś, co go przyciąga, podczas gdy oni próbują jego dogonić. I teraz, jeśli nie jest ten przykład wystarczająco dobrze zauważalny, to wyobraź sobie, że mamy biegaczy, którzy biorą udział w biegu. No i teraz jeden biegacz, który jest na przodzie, próbuje dobiec do mety. Ma w głowie metę, chce tam dobiec, ma ten swój cel, podczas gdy ktoś, kto trzyma się z tyłu, próbuje dogonić tego biegacza. No i teraz, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że ta osoba z tyłu przygoni tą osobę i dobiegnie do mety jako pierwsza? No, niewielka, prawda? I właśnie do tego on zmierzał w swojej wypowiedzi, że każdy z nas powinien mieć swój właśnie cel, nie gonić za kimś innym, za jakimś innym zawodnikiem, bo wtedy nie da się go dogonić, tylko musi być coś, co ciebie przyciąga i wtedy masz szansę przegonić właśnie innych zawodników. Teraz to przedstawię na moim przykładzie. Wielu zawodników często w różnych sztukach walki jest uczony, żeby uderzać w przeciwnika czy w jakikolwiek inny cel, tak jakby na wylot. I teraz powiedzmy, że staje naprzeciwko dwójka jakichś zawodników i teraz jeden nie ma problemu z tym, żeby uderzyć drugiego. Podczas gdy drugi widzi ten cel, ale się boi go uderzyć. No i wtedy, powiedzmy, jest takie zatrzymywanie tej ręki przed celem. Przykład inny, taki bardziej z życia, no to chcesz poderwać dziewczynę, no ale w sumie myślisz sobie, że jak pójdziesz, zagadasz, to ona cię odrzuci i tak dalej. Czyli cel jest jakiś tam określony, wiesz, gdzie go szukać, gdzie on jest, ale boisz się tak jakby pójść na całość. Coś się powstrzymuje, coś w twojej głowie. Czyli generalnie nie docierasz do tego celu. I to jest podejście numer jeden. Drugie podejście jest takie, że widzisz ten swój cel, masz ten swój cel i do niego dążysz i nie boisz się, lub nawet jeśli się boisz, no to i tak idziesz po swoje. Czy innymi słowy, uderzasz albo przykładowo właśnie zagadujesz do tej dziewczyny i to jest podejście numer dwa. I teraz podejście trzecie polega na tym, że nawet jeśli masz ten swój cel tutaj, to sięgasz dalej i mierzysz wyżej, tak? Czy innymi słowy, nie będę tego odnosić do przykładu dziewczyny, boję się, jakbyś mógł to rozwinąć w mojej głowie. Natomiast jeśli chodzi o przeciwnika, no to kiedy silnie można uderzyć kogoś? Kiedy celujemy tutaj, w powiedzmy jego szczękę, czy tak jakby za jego szczękę? Dalej, głębiej, silniej. Siłą rzeczy
przy tym trzecim podejściu. I tak samo właśnie jak to Jordan tłumaczył i tak samo właśnie jak to jest często tłumaczone na treningach sportu walki, powinniśmy mieć cel gdzieś tam dalej, nie tylko na tym konkretnym wizualnym obiekcie, który stoi przed nami często, tylko on powinien sięgać jeszcze dalej. Natomiast już tak odnosząc to do naszej codzienności, pomyśl sobie, gdy marzysz o czymś, gdy wyznaczasz sobie jakiś cel, na którym z tych trzech poziomów jesteś? Mam marzenie, ale myślisz, że mi się nie uda? Mam marzenie i idę po nie? Mam marzenie i chcę być numerem jeden na przykład w tej kategorii. Nie? I teraz nawet jeśli masz takie podejście, że chcesz być numerem jeden i nawet jeśli ci się nie uda, no bo w większości jednak się nie udaje, no numer jeden jest jeden, tak? No to nawet jeśli ci się to nie uda, no to lądujesz gdzieś między dwójką a trójką. I o to tu chodzi, żeby właśnie dobrze sobie to w głowie poukładać, bo bez tego wylądujesz najprawdopodobniej między dwójką a jedynką. Czyli innymi słowy, mając cel, ale za niski, wylądujesz gdzieś w tym pułapie. Natomiast zawyżając go trochę, lub nawet chyba nie powinienem mówić zawyżając, bardziej wierząc w siebie, to chyba lepsze określenie, masz większą szansę i dużo większe prawdopodobieństwo, aby wylądować między dwójką i trójką. Z tymi przemyśleniami cię zostawię. Nic więcej nie będę dodawał. Wydaje mi się, że w miarę dobrze to przedstawiłem. Także na dziś to będzie tyle. No i oczywiście do zobaczenia w następnych materiałach. Dzięki i pa, pa.